Nazywam się Kazimierz Pananowski. Mam taką uwagę do tego, co pan powiedział na temat pani Staniszkic. Wydaje mi się, że koncepcja tego typu nie pochodziła od niej, ale była już wyrażona w słynnym artykule Witolda Hamy Żydów. Jednickiego. Właśnie. To była w gruncie rzeczy ta sama idea, czy bardzo bliska. To znaczy taka, że za wszystkimi zmianami stały wewnętrzne rozruchy wewnątrz partii. No właśnie ci Hamy i Żydy, jak to wzajemnie się nazywamy. To jest jedna rzecz. Wydaje mi się, że sprawa jest dosyć istotna z tego punktu widzenia, które pan powiedział na końcu. To znaczy, na ile w rzeczywistości był to ruch społeczny, oddolny ruch społeczeństwa, a na ile działały tam właśnie elementy, sterowanie ze strony władzy. No, mnie osobiście nie bardzo odpowiada ta spiskowa teoria, no ale to jest sprawa tego, jak to w rzeczywistości wyglądało. No, prawdopodobnie na to się jednoznacznie nie da odpowiedzieć, ale można przynajmniej jakieś akcenty postawić. I tutaj jeszcze z tym samym związane to, co pan powiedział znaczy trochę brakowało mi w pana wypowiedziach wpływu października na społeczeństwo. Bo chyba zupełnie niezależnie od tego, czy to było sterowane, czy nie, to jednak nastąpiła kolosalna zmiana świadomości społeczeństwa, no i między innymi zmniejszenie strachu, który w okresie stalinowskim był bardzo silny. To jest jeszcze jedna, jeżeli już jestem przy głosie. Pan wspominał w pewnym sensie deprecjonująco o Nodzi, jako o tym, który ja to tak odebrałem, jako o tym, który powiedzmy nie stanął nie potrafił odegrać tej samej roli, którą Gomułka odegrał w Polsce. Ja nie wiem, czy przypadkiem nie była to trochę inna sytuacja, czy Noć faktycznie nie był sam znacznie, powiedzmy, bardziej antykomunistyczny, znaczy może antykomunistyczny to niewłaściwe słowo, ale w każdym razie znacznie bardziej liberalny niż Gomułka. I czy te jego posunięcia nie wynikały z jego postawy. I tutaj chyba istotnym elementem jest, jak sobie przypominam, rząd węgierski, czyli w szczególności Nagy, wypowiedział Układ Warszawski, więc to nie była sytuacja chyba tego typu, że był podział pomiędzy władzami węgierskimi, które się schroniły w ambasadach zachodnich, a społeczeństwem. Tam chyba jednak mimo wszystko była znacznie większa większość. To tyle, dziękuję bardzo. Mam od razu pani profesor Staniszkic odwołuje się do takiego jednej z teorii socjologicznych tam jakiegoś amerykańskiego socjologa. Niestety nie pamiętam jego nazwiska, który rozpatruje w ogóle kryzysy polityczne. Znaczy proponuję, żeby rozpatrując kryzysy polityczne brać pod uwagę ten właśnie dramat rytualny, że kryzysy czasami są sprowokowane po to,
żeby doprowadzić do oczekiwanego rezultatu. Także to nie było nawiązanie do Chamów i Żydów, ale oczywiście ten sposób badania jest dopuszczalny i stosowany. Druga kwestia, tak, no ja też nie jestem zwolennikiem teorii spiskowej, że wszystko, co się dzieje, to jest właśnie przez kogoś przygotowane, wymyślone. Bardzo często różnego rodzaju wydarzenia, które z takiego pobieżnego, z pobieżnej obserwacji wyglądają jak sprowokowane, są rezultatem jakichś autentycznych działań. Więc na przykład jest taki problem jakby destabilizacji, na co zwracam uwagę, że ta destabilizacja zaczyna funkcjonować jako pewien mechanizm społeczny. Destabilizacja na szczytach, niepewność, podział, sprzeczne sygnały, to prowokuje do wzmożenia aktywności społecznej. Ale oczywiście zdarzają się także i takie przypadki, że coś jest sprowokowane wprost. Akurat no, nie jest to przypadek ani Poznania, ani października. Wpływ października na społeczeństwo, zmiana świadomości. To mi się wydaje, że sam październik nie może być w tych kategoriach wpływu na mentalność, na postawy i tak dalej, traktowany jako coś wyciętego z całego tego procesu, który tutaj starałem się częściowo przedstawić, ale to właśnie można zacząć od 54-55 roku, który trwał kilka lat, pękania pewnych barier, wymuszenia na władzy ustępstw, bo to właściwie do tego się wszystko sprowadziło, prawda? Że ten kryzys 56 roku, który właściwie był już na granicy kryzysu ustrojowego, przekształcił się w kryzys rządowy, polityczny, że wystarczyło zmiana Ochaba na Gomułkę i kryzys właśnie został pokonany. I w 80 roku też tak się wydawało, prawda? Że wystarczy zamienić Gierka na Kanie i będzie po kryzysie, znaczy się opanuje wtedy ten kryzys. Tymczasem w odróżnieniu na przykład od grudnia 70, czy nawet marca 68, nie mówiąc już o czerwcu 76, tamto to były kryzysy polityczne jakby skierowane przeciwko konkretnej ekipie przede wszystkim. Natomiast kryzys 56 roku zaczynał nabierać kształtu kryzysu ustrojowego, a w 80 nabrał go, ale nie 1 lipca, jak się strajki zaczęły, ani nawet nie 14 sierpnia, jak się zaczął strajk w stoczni, ale wtedy, kiedy powstała Solidarność. To już wprowadziło, że tak powiem, na inną płaszczyznę. No może rzeczywiście tak to wynikło. Ja nie podejrzewam, żeby, znaczy nie mam pewności, że Gomułka dałby sobie radę, gdyby przed 19 października przez Warszawę przetaczały się tysięczne manifestacje, milicja strzelała do manifestantów, krew się lała, no noc w takich warunkach zostawał premierem. Nie takich komfortowych, jeśli tak można powiedzieć, jak Gomułka, tylko w warunkach walki i to w dodatku został zaskoczony jeszcze drugą interwencją sowiecką, prawda? Po pierwszej Sowieci się wycofali na jego prośbę, a potem wkroczyli. I wtedy on ogłosił wystąpienie, neutralizację Węgier. Dopiero 4 listopada, wtedy kiedy wkroczyły wojska sowieckie, wystąpienie z Układu Warszawskiego. Być może, znaczy zapewne charakterologicznie Noc był po prostu inteligentem węgierskim, dobrze wykształconym, być może w tym sensie liberalnym, a Gomułka nie. Gomułka był takim twardym facetem od bujek politycznych przede wszystkim i jednocześnie z bardzo silną osobowością, co
to niewątpliwie wpływało, mogło mieć wpływ na to, że jemu udało się opanować w sytuację, a Nodia poniosło to wszystko, prawda, i przegrał razem z Węgrami, a Gomułka wygrał razem z Polakami.